Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Harry Potter i zakon. Jaki zakon, kurde. Książę pół krwi. I teraz trzeba będzie ten pojedynek z tą z Bellatrix. Teraz może by tak, czekajcie, ja sobie tu zerknę jeszcze. Lista zaklęć. Pojedynki, właśnie. I tu mamy... Czekajcie, Expelliarmus to... Nie, kurde, wiecie, że... Wzmacnianie może, wzmacnianie? Ale jak to ma być? Czekajcie, bo ja nie wiem jak to jest. A, wiem o co chodzi, dobra, lewy korpus. O co chodziło w lewy korpus? To chyba to powieszenie było. Tak, dobra. Jest. Dobrze, pięknie. No, trafaj, trafaj w nią. O kurde, nie dobrze, nie do. Pięknie. Żebym nie pomyślał na początek o tym, wiecie? Dawaj, dawaj, atakuj, atakuj mnie. Pięknie. Pięknie, kurde. Żebym nie pomyślał o tym. Pięknie, udało się. Dupego, kurde, co za jadź. Gdzie masz iść? Śmiesz używać przeciw mnie moich własnych zaklęć, Potter? Tak, ja jestem księciem półkrwi. No i... Krótko mówiąc, spierniczył nam. Hagrid! Nic się nie martw, Dumbledore już sobie z tym poradzi. No nie wiem. Dumbledore... A ten mroczny znak skąd się wziął? Kto zginął? Gdzie jest Dumbledore, Harry? Gdzie jest Dumbledore? Dumbledore, krótko mówiąc... Spadł z wieży, Hagridzie. Londyn może zjawić się tu już jutro. A co z pogrzebem Dumbledora? Nie powinna niestety pani spadł. Odsyłać uczniów do domu. Będą chcieli się z nim pożegnać. Ładny widok mam z tej wieży jest, astronomicznej. To był Snape! To zawsze był Snape, a ja nic nie zrobiłem. Dziwne. Pomyśleć, że to jest część duszy Voldemorta. Tak, tyle że to podróbka. W środku była kartka. Ktoś ukradł prawdziwy medalion i muszę go teraz odnaleźć. Muszę dokończyć to, co zaczął Dumbledore. My musimy to dokończyć. Chyba nie sądzisz, że uda ci się samemu odnaleźć te wszystkie horcruxy. Jak myślisz, czy wrócimy kiedyś do Hogwartu? Nie wiem, ale są jeszcze cztery inne horcruxy i mam zamiar zniszczyć je wszystkie. A jeśli po drodze spotkam Severusa Snape'a, tym gorzej dla niego. Harry Potter i Książę Pół Krwi zakończony przeze mnie. Ale sobie obejrzymy, co nie? I posłuchamy sobie tej pięknej oto muzyki. Czy tam melodii, co nie? Makoto Tanaka, główny grafik oświetlenia. dobra, co wam powiem? Niestety już zakończyliśmy tę część. Ten odcinek mi zajął troszeczkę mniej niż zwykle. Bo ta walka z Bellatrix była praktycznie ile? 30 sekund niecałe. Tak jak walka z Popkiem, to nie? Ten, jakoś nazywa Popek kontra Puzianowski, właśnie, 80 sekund. Tak samo ja zacząłem pojedynek z nią, co nie, ale troszeczkę mniej to zajęło mnie. Dobra, pomijamy to, nie chcę mi się tego już oglądać, powiem wam szczerze.
Tych godeł z Hogwartu nie zebraliśmy praktycznie dużo, 18. Potrebuj uważanie. Nie, ja się nie bawię w to. W klubie eliksirów, ta? Nie. Teraz właśnie moje podsumowanie oczywiście, co nie? Mapę włączyć. Nie da się tu. A, po prawda, przecież ten nikt nam pomagał. Co wam powiem? Grafika. Co do grafiki, powiem wam, że mi się to podoba w tej części. Bardzo mi się podoba grafika, tylko niestety ta gra nie chodziła w 60 FPS. Mam teraz w tej chwili 30. Kurde. Głośnik mi pierdzi jeszcze na dodatek. Ale dobra, mniejsza o to. Znaczy nieważne. Dobra. Właśnie tu nie mam. Nie miałem 60 FPS-ów, no kurde mole. Zaraz go wyłączę i będzie się uspokoił. Myślałem, że znowu pierdzi. Tu nie miałem właśnie. Kurde, nie da mi skończyć ten głośnik, co nie? Głupie pierdzenie głośnika, nie da mi skończyć ten. Właśnie końcowej mowy na temat tej części. Tu właśnie nie miałem 60 FPS-ów, ale z drugiej strony graliśmy na wysokich. Na wysokich 30 FPS-ów było praktycznie, nie ścinała się ta gra. We wcześniejszych częściach miałem 60, nawet ponad 60 w tych pierwszych, bo to wiecie, no to coraz nowsze, znaczy coraz nowsze części co nagrywałem, znaczy troszeczkę już, wiecie, zajmuje tej grafiki niestety. Ta najnowsza właśnie, znaczy ta ostatnia Insygnia Śmierci właśnie zajmuje bardzo dużo grafiki, tak myślę, troszeczkę, nie wiem jakie wymagania ma, nigdy nie patrzyłem. Ale cóż, co mi się jeszcze tu podobało, powiem wam, misje mi się podobały tutaj niektóre. Na przykład w tej części mi się podobało misje. Quidditch też zalicza się do misji przecież, bo to pokazywało mi na tym, na ekranie właśnie. Quidditch mi się bardzo podobał, to było, powiem wam, nawet łatwe niż w pozostałych częściach. W pierwszej chyba graliśmy, pamiętam, w Quidditcha. Później chyba w którejś tam części. A, nie graliśmy na pewno w czwartej części, nie graliśmy i chyba w piątej nie graliśmy. W tej chwili, powiem wam, nie pamiętam szczerze. Chyba nie graliśmy. Wiem, że w pierwszej części, bo przecież Malfoy, jak pamiętacie, rzucił tą nieprzypominajkę tego Neville'a, właśnie Longbottoma. I wtedy musiał Harry ją złapać. A, przypomniało mi się jeden filmik właśnie. Ale nie będę już mówił na temat tego, jaki to filmik był. Ale dobra, okej, nie będę się śmiał z tego filmiku. No dobra, żartuję. Nawet był śmieszny. Dobra, okej. Co jeszcze mi się tu podobało, kurczę? Co mi się tu podobało? Tarczę znalazłem na koniec gry, wow. Chyba tarcza. No pewnie, że tarcza. Incendio! Dobra, nie działa, dobra, dupa, nie będę zbierał tej tarczy już. Bo i tak przecież praktycznie kończymy grę. Co jeszcze miałem dokończyć? Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać siódma część, która jest podzielona właśnie na dwie części. Kurde! Interesujesz mnie! Cię pierdzielne, kurde babo, głupia i... No. Tak, profesor Snape powinien... na pewno, no. Tak, powinien uczyć wszystkich, tak, z tych przedmiotów, tak, bo ja w to uwierzę. Dobra, nie gadajmy już o tym Snape'ie, dziadzie tym jednym. Zabił, kurde, Dumbledora, dziad. Powiem wam, że nie mogę się, kurczę, przy tej części wysłowić na temat podsumowania, wiecie, tej części. Spadaj! Harry! Co Harry, co? A, ten chyba Colin, tak? Chyba ta. Nie się o to. Kurczę, powiem wam, że nie wiem, co mam powiedzieć nawet. Nie wiem.
Jestem ciekaw, jak będzie wyglądać siódma część jeszcze, bo nie grałem. W ogóle praktycznie powiem wam, że mi się ten Harry Potter spodobał od pierwszej części, nie, wyjątkowo. Bo nie grałem nigdy, kurczę, a tak sobie postanowiłem, sobie go nagram właśnie. Zobacz, jak w ogóle ta gra wygląda. Fajnie, powiem wam, wyglądają te części, te nowsze, co nie, bo te pierwsze, te... Wiecie, ta rozdzielczość nie powala, ale tutaj już, wiecie, jest na full właśnie monitor. Znaczy, rozdzielczość, no nie, w tej części jest na full, tak jak mam monitor właśnie. I co jeszcze wam powiem? No cóż, kurczę, nie powiem wam, co jeszcze mi się tu nie po... A, nie podobało mi się, o właśnie, bym zapomniał jeszcze. Eliksiry, robienie eliksirów przy tym głupim kociołku. Masakra, powiem wam, masakra. Pamiętam, że... miałem problem... przy uważaniu właśnie tego eliksiru dla Ginny właśnie, pamiętam. Nie wiedziałem, że trzeba, wiecie, myszko poruszać, o tak właśnie, przy tym... przy tej butelewce jakiejś to było, pamiętam, i tam musiały te bańki co nie wypuścić. Dopiero, kurczę, powiem wam, obejrzałem u kogoś materiał też z tego zadania właśnie dla Ginny i dopiero, żem, kurczę, się dowiedział, że trzeba to i tak zrobić, tak i tak. Tak się wkurzałem wtedy, jak pamiętacie, kurczę, ale dobra, już nie będę mówił na temat tego. Właśnie to mi się nie podobały, te mikstury, eliksiry, co nie? Mi się nie podobały. Co mi się jeszcze nie podobało, kurczę? Profesor Snape mi się nie podoba. Znaczy... W ogóle głupi jest. Tak jest, moi drodzy, głupi jak but. I co jeszcze? Chyba wszystko już, tak powiem wam. What the fuck? Co by widzieć? Nudzić się? Chyba jej się nudzi tamtej. Pewnie ta. Przerzuciła kurde kamień w inne miejsca. Może ktoś... coś podszeptąć z Quidditchem? Spada, ja nie chcę z tobą gadać. Murzynie ty. No dobrze, to widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. I cóż. Cześć.